Dzień dobry, witajcie. My od rana na nogach. Ja dzisiaj robię zanianie. Mam tutaj taką małą, kochaną łobuziarę w wózeczku. Która powinna już dawno spać. Ale jest tyle atrakcji, tyle się dzieje, że spać się komuś nie chce, tak? Byłyśmy właśnie kupić nową butelkę, bo wcześniejszą buteleczkę, zaraz wam pokażę, miała... Z tego co pamiętam, to Nadia dostała na prezent na urodzinki. To jest mini Nor, nie wiem, gdzieś się moja siostra tam wypatrzyła i jej zamówiła. A tutaj w Dębicy, w Mieszku, tej butelki akurat nie mają i kupiłam Biboxa. Pani też bardzo polecała, zresztą jest większa, więc będzie idealna. Proszę, proszę nową butelkę. Zobaczcie, jak tuli buteleczkę. Kto tak tuli nową buteleczkę? Kto tak tuli? A wyciąg smoka. Dawaj smoka, cześć. Taka śmieszka malutka, proszę. Byłam jeszcze w Carrefourze, kupiłam Dominikowi dwa keczupy rolskiego. Bo one mają bardzo dobry skład. 232 gramy pomidorów na 100 gram keczupu, więc kupiłam dwa. I teraz w sumie to już zabieram się za swoje załatwienia, mam kilka rzeczy do ogarnięcia. A później zobaczymy, może Weronika z moją mamą do nas dojadą. To tutaj do rynku się spotkamy. No zobaczymy, jak dziewczyny się szybko ogarną. Ja na razie jestem na spacerku, a przy okazji, wiecie, załatwiam swoje też sprawy. Ona jest bardzo grzeczna. Poza tym zaraz, tak jak wam powiedziałam, na pewno odpłynie. Bo to już jest jej pora na spanie. Taką mam nadzieję. Ostatnio wam tłumaczyłam w filmie, gdzie możecie kupić kremy, które wam polecałam, które testowałam. Pokazywałam wam też te trzy ulubione. Między innymi ten na środku ciasteczkowy i crispy hazelnut, przepyszne. Jeszcze jest jeden, ale akurat tutaj na plakacie go nie ma. I to jak możecie zauważyć, to jest właśnie tutaj na rogu, jak jest Extreme Fitness. I po drugiej stronie w tym małym budynku jest ten sklep, który sprzedaje wszystkie chyba dostępne produkty All Nutrition, ale to musicie już sobie wstąpić. Ja nie wstępuję, bo nie potrzebuję na razie, chyba że jak spotkam się z Werką później, bo ma do mnie dojechać, z mamą moją, to może podejdziemy. No zobaczę, jak tam czas mi pozwoli. O Jezu, gorąco, robi się taka parnota, a tutaj mój mały łobuz, tak miał spać wielce. Nusiu, Nusiu, kto to nie śpi? Kto to nie śpi? Tak, tu jest kamera, tak. Ale teraz się nie dziwię, bo taka trochę parnota się robi, no ale dobra. Jedziemy dalej, pozałatwiamy sprawy. I może na jakiś wczesny obiadek pójdziemy, albo na jakieś frytaski. A później na lody. Wstąpiliśmy właśnie do Pepco, a tutaj wiesz, jak z wyprzedażami. Bardzo ładne koszulki po 7 albo 10 zł, nie pamiętam, po 10 zł, super, ale albo małe, albo za duże. I tutaj znalazłam coś takiego, w sumie też w rozmiarze, widzą moim, też znalazłam coś fajnego. Teraz będzie jako taka tuniczka, bo jest na 92, a Nadia nosi 86, ale jest przepiękna i jest fajny materiał, ekstra na upały. I tylko, zobaczcie, 7 zł, także biorę jej. Proszę, zobacz, to dla ciebie. Piękna, prawda? Podoba się? Trzymaj mocno wieszak, okej? Okay? Dobrze? Poszłam do Pepco, chciałam kupić jakąś doniczkę wyższą na pewno niż ten pojemnik, żeby porzucać sobie wszystkie pędzle i gąbki, żeby to mi nie latało, a przede wszystkim, żeby tego nie pakować do woreczka foliowego za każdym razem. O, tu właśnie mam woreczki, w których pędzle i gąbki przyleciały. Niestety nie było nic fajnego, znalazłam tylko taką osłonkę. Osłonka ogólnie jest bardzo ładna, w kolorze białym. Można sobie tutaj porzucać biżuterię, Jezus, dzisiaj się nie mogę wysłać przez ten upał, biżuterię lub jakieś inne drobiazgi, no ale niestety, no u mnie to będzie wyglądało tak trochę dziwnie, no ale wstawię do komody, nie będzie widać. W ogóle dużo fajnych rzeczy w Pepco, zresztą pokazywałam wam, jaką ładną sukieneczkę znalazłam dla Nadii, a moja mama kupiła jej taką bluzeczkę różową, tylko że też nie na 86, tylko na 92, ale wiecie, no może być dłuższa do spodenek, zresztą nawet wygodniejsza, fajna, materiał też taki fajny jak ta sukieneczka, którą ja jej wybrałam. Super rzeczy, naprawdę, i powiem wam, w takich ekstra cenach za sukieneczkę 7 zł, a za bluzeczkę 10. Teraz dużo wyprzedaży wszędzie zresztą. Zobaczcie, jakie chusteczki ostatnio spotkałam w Rossmanie z Miki. I dodatkowo one tutaj jeszcze mają nadruk na chusteczkach. Ja wiecie, że ja kocham postać Miki i Mickey Mouse z
Disneya, więc nie mogłam przejść obojętnie, musiałam je kupić. A na jakiś czas będę miała do torebki, chociaż nie do każdej, nawet taka paczka usteczek się zmieści. To po jednej będę po dwie, a Nadia jak zobaczy, to będzie się, to będzie chciała mi zabrać. Ona ma manię wycierania busi po jedzeniu. Dzisiaj całą paczkę usteczek żeśmy zużyli, a zjadła pół Danonka, trochę Lota i zjadła rybkę z fryteczkami. Tyle, co się przebrałam. Właśnie wróciłam z jubilatki, z zakupów. Siata, powiem wam, że służy. Jedyna przykra informacja to miałam ochotę na zimne piwko i okazało się, że w jubilatce lodówka, gdzie jest tyskie, jest wyłączona i jest ciepło, więc będę musiała wstawić do lodówki, żeby się schłodziło i poczekać. Jezu, powiem wam, że przychodzą burze gdzieś tutaj w okolicy. Ale jest jeszcze bardziej parno niż było. A do tego wszystkiego jeszcze Weronikę dopadła jakaś infekcja gardła i musiałam przy okazji wstąpić do apteki. Pokażę wam, jak chodzę. Nie mam czasu nawet zdjąć metki ze sklepu, gdzie kupiłam torbę i chodzę tak z metką. Muszę to zdjąć zaraz, bo jak ktoś mnie obserwuje, czy tam widzi, jak idę, to musi ładny przypał. Laska zapomniała metkę odczepić od torby. Ach, Jezu, jak żyjecie w te upały? Napiszcie. Kupiłam jej Strepsils. Kupiłam jej Uniben i kupiłam jej jeszcze, pani powiedziała, że na zbicie temperatury, bo ma 37,8, 37,5, ale w nocy miała na pewno dużo wyższy, nie wstawałam, bo nie chciałam budzić rodziców, więc na zbicie temperatury pani powiedziała, że dla Weroniki jak najbardziej ibuprom. Tutaj moje ciepłe tyskie, które muszę wstawić do lodówki. Przedtem byłam w jubilatce, kupiłam mozzarellę, kupiłam takie wafelki przekładane galaretką, kupiłam tymbarka, wodę, ale zapomniałam kupić chleba tostowego, bo jest szynka konserwowa, jest mozzarella i może na kolację jakieś tościki. No i oczywiście mój tato powinien sobie krowę kupić i dojść przy codziennie wieczór. I dwie butle mleka i uwierzcie mi, że mi do kawy jutro braknie, bo on wszystko wypije. Mój tato strasznie dużo mleka pije i też jakąś infekcję gardła podłapał, bo też kaszle, ale przypuszczam, że to jest dlatego, że też pije zimne mleko, więc to za sobą wszystko niesie, chyba że on tą infekcję przywiózł do domu i zaraził Weronikę. To dziadek oddaje za leki, które tutaj leżą. Wiecie co? Wera jest tak zachwycona swoimi kroksami liliowymi, że jej pozazdrościłam i kilka dni temu poszłam do Raju na zakupy i sama sobie kupiłam kroksy. Dla dorosłych były miętowe i różowe, ale jakoś tak najbardziej mój wzrok przyciągnął kolor różowy. I powiem wam, że tak ten obuw. No dobra, pomijam fakt ceny, bo 110 zł za takie laczki, ciaczki, czy jak to dziewczyny moje nazywają, to jest dużo, ale są tak mega wygodne. Werka w swoich śmiga po domu, ja w swoich śmigam po domu. Ja jak mi trochę w tych upałach wieczorem po całym dniu spuchną nogi, to wtedy ściągam swoje hawajanasy i wbijam właśnie nogi w kroksy. Powiem wam, że bardzo fajne i też na pewno mi się przydadzą, bo ja taki obuw szeroki bardzo lubię. To jest, znaczy, one są bardziej zabudowane niż te moje klapki, które są w Dublinie, ale co tam, są mega wygodne, naprawdę. I powiem wam, że wykonane są z super materiału, to nie te buty takie gumowe, które są dostępne w różnych sieciówkach. To nawet nie ma porównania, to jest zupełnie inny materiał. To jest taki mięciutki, delikatny, taki aksamitny, jak się go dotknie. Naprawdę rewelacyjne są te kroksy. Mój ulubiony letni obuw. Tak, hawajanasy i kroksy. A reszta wszystko leży. Teraz w sklepie byłam w hawajanasach, w domu się wbiłam w kroksy i zobaczycie, że za 2 miesiące podsumuję wakacje, powiem wam, że chodziłam tylko w hawajanasach i w kroksach.